Po co żyć? Warto powiedzieć, że w ogóle wizualizacja to nie jest magia. Może chciałem powiedzieć, bo my czasami mamy to szkiełko, mędrca i mędrca i oko. Medytacja się z magią kojarzy. To się kojarzy, ale my dzisiaj wiemy cały aspekt neuropsychoimmunologii, że rzeczywiście ten nasz stan psychiczny, czy wizualizacja wpływa na to, jak działa nasze ciało. I na przykład mi jest dobrze znana, dotyczy to pacjentów onkologicznych, metoda Simontona, gdzie jeden z elementów jest to, że wyobrażam sobie, jak mój układ odpornościowy zabija komórki nowotworne. A to też badania były. I to są to badania na wielu tysiącach, że to rzeczywiście to jest działo, więc to nie są jakieś szamańskie metody, tylko to jest nauka udowodniona, że tak działa. Więc to jest element, który musimy zastosować, bo nauka o tym mówi, ale też przy okazji myślimy o tym, że ty jesteś wtedy częścią procesu. To ty to robisz, a nie to tobie ktoś robi. Tak. No i też to uczucie wdzięczności tutaj też myślę, że to jest bardzo ważne, bo też to zostało zbadane, że skupianie się na uczuciu wdzięczności również wydłuża nam telomery i aktywuje komórki odpornościowe, także też rano jak wstajemy, zamiast od razu, ojej, mam tyle roboty, nie zdążę, tak jak większość czasu wstajemy się, tu mam to do zrobienia, tutaj, to, ojej, już myślę, co będzie wieczorem, oj, nie wyrobię się. I dużo ludzi ma takie myśli, ja kiedyś też tak zresztą miałam lata temu, a warto wstać rano, wziąć kilka głębokich wdechów i najpierw sobie zrobić taką listę wdzięczności, za co jestem wdzięczna, za pogodę, za pełną lodówkę, za dach nad głową, no takie naprawdę drobne rzeczy. I na tym się skupić chwilę z rana, chociaż 2-3 minuty i dopiero wejść w dzień. I też w sytuacjach kryzysowych skupiać się na tej wdzięczności, to od razu poprawia humor. 5 minut naprawdę wystarczy, żeby od razu myśleć przez samo poczucie. Także też tutaj... Ja, żeby wydłużyć swoje telomery, stwierdziłem, że muszę mieć taką wizję, jak bym chciał na zdrowie polskiej populacji wpłynąć w 2050 roku. Tak sobie wymyśliłem okrągłym ładem. Daleko, ale osiągalne i jakby nawet wizję, wiesz, tego, co robię, jeżeli chodzi o moje biznesy, czy Centrum Świętego Łukasza, medycyna mitochondrialna, to jest taki, w jaki sposób za pomocą tego w 2050 roku wpłynąć na zdrowie Polaków, a przy okazji wydłużyć sobie telomery, bo mam cel. Ale to ważne, nie cieszy się tym procesem do tego 2050 roku, no bo radość procesu też jest. Nie mogę zachorować i umrzeć wcześniej, bo bym nie osiągnął celów i wypadłem. Tak. Ale to też piękna wizja, tak. Jest jeszcze, w moich notatkach jest jedno takie duże zagadnienie, które myślę, że jeszcze poruszymy, zanim dzisiaj zakończymy. Mhm. To jest temat stresu. Czy można być uzależnionym od stresu? Mhm. I od razu możemy przechodzić z tego uzależnienia od stresu do tematu, jak za pomocą takich rzeczy jak sen, dieta, usuwać te złe mechanizmy stresu w naszym organizmie. To znaczy, ja bym powiedziała, że dzisiaj większość osób jest uzależniona od stresu. Nie tylko możemy, ale to robimy. Nie tylko od cukru, ale od stresu się okazuje. Tak. Ja wczoraj nawet nagrałam taki krótki filmik, może tak pokrótce powiem, bo to można wyjaśnić na bardzo fajnym przykładzie. Jeżeli pierwszy raz skaczesz ze spadochronu, to bardzo dużo neuroprzekaźników się wydziela. Prawdopodobnie, ja nie skakałam, ale kiedyś bym chciała spróbować. Adrenalina, noradrenalina, wiesz, krzyczysz, przeklinasz, wrzeszczysz, wow, po prostu. I pewnie parę godzin albo nawet do następnego dnia to, wiem, zostanie, może nie będziesz spać, emocje i tak dalej. Nawet później skaczesz drugi raz, fajnie, ale już trochę mniej. Ale 50-setny raz to już się staje nudne trochę, nie? I tak samo jest z każdym stanem emocjonalnym naszym. Czyli jeżeli my tkwimy w toksycznej relacji i początkowo my mamy ten próg stresu wysoki, on jest wysoki, ale nasze receptory, transportery, neuroprzekaźniki się do tego po prostu przyzwyczajają, no bo inaczej byśmy byli przestymulowani całe życie. Więc ludzie, którzy żyją w tym stresie przewlekłym, oni traktują to jako coś normalnego już w pewnym punkcie. Mało tego, oni po prostu nie są w stanie wyjść poza ten stres, bo to już jest dla nich strefa komfortu. Negatywna, ale komfortowa jednak mimo wszystko. No i właśnie to jest problem, dlatego że tak jak już powiedziałam na samym początku, pora czołowa nie działa dobrze, hipokampy nie działają dobrze, ciężko nam wyjść poza rutynowe, bezpieczne zachowania, objadanie się słodyczami, no to wszystko jest komfortowe i fajne. Bądź konkretna, żeby każdy słuchacz mówił. Jeżeli kora przedczołowa nie działa, to co się dzieje? Jeżeli hipokampy nie działa, to co się dzieje? No jak kora przedczołowa nie działa, to nie jesteśmy w stanie myśleć racjonalnie, świadomość jest trochę stłumiona. Lobotomia. Lobotomia taka, tak, dokładnie. Czyli jesteśmy takimi trochę robotami na autopilotach, które wchodzą w te swoje stare rutynowe nawyki przekonania, czyli coś mnie zdenerwowało, zjem ciasteczko. Tutaj coś
czy to serial. I to takie po prostu życie, no można powiedzieć, jak roboci. No a hipokampy, no to właśnie problem z zdobywaniem nowych doświadczeń, czyli mimo, że pewne doświadczenia generują we mnie stres, to ja je wolę niż inne doświadczenia, które teoretycznie byłyby dla mnie lepsze, ale są już poza moją strefą komfortu. Tak mniej więcej w dużym skrócie to nasza neurobiologia działa. Więc tak, no dzisiaj jesteśmy bardzo uzależnieni od tego stresu i właśnie kolejny problem jest też taki, że my się stajemy bardzo materialistyczni, kiedy jesteśmy uzależnieni od stresu, ponieważ no co oznacza stres? Gromadź jedzenie. W toku ewolucji tak stres nas kształtował, że trzeba gromadzić zapasy. Więc ludzie, którzy żyją w stresie przewlekłym, często są nastawieni na materializm niestety, czyli nie zagłębiam się do swojego wnętrza, tylko gromadzę zegarki, samochody, więcej tego, bo to jest dla mnie potrzebne teraz. Więc nie wiem, być może znasz takie osoby, ja miałam niestety tą nieprzyjemność poznać kilka takich osób, które są tak już materialistami, tak są uzależnieni od stresu, że nie są w stanie się skupić w ciszy na sobie przez kilka minut, tylko noc to muszą albo coś robić, albo gadać, albo się z kimś spotkać. Mają chwilę przerwy, to a to na piwko z kumplem szybko. Nie wiem, mam tutaj 10 minut, to chociaż sobie muzykę puszczę, chociaż zagłuszają mocno swoje myśli po prostu, bo skupienie się na swoim wnętrzu byłoby tak dużym dyskomfortem i skupienie na swoich wartościach, że lepiej to wszystko zagłuszyć, wyprzeć, żyć na autopilocie, tylko gromadzić więcej stresu. Więc tak niestety funkcjonujemy w stresie, no i żeby z tego wyjść, to musimy, no właśnie, zacząć zmieniać nie tylko swoje myślenie, ale tutaj jakby przechodząc już do snu, diety i rytmów dobowych, to są czynniki, które mają dwie strony medalu. Czyli z jednej strony my w trakcie silnego stresu już wiemy dlaczego, nie jesteśmy w stanie za bardzo poza to wyjść, ale w momencie, kiedy zaczniemy to robić, troszkę się może, nie chcę być zmuszając do tego, ale uświadamiając, też możemy wpłynąć na swoją odporność na stres, dlatego że no, jeżeli brakuje nam magnezu, cynku, aminokwasów, kwasów omega-3, różnych składników odżywczych, to docelowo też odporność na stres będziemy mieć gorszą. Mózg będzie działać gorzej, hormony stresu będą wolniej rozkładane, chociażby przy deficycie magnezu. Zaczną nas łapać jakieś skurcze, drgania powiek na początek, a później no, będzie to nasze zdrowie psychiczne w coraz większej rozsypce. Sen, kolejny ważny czynnik. Dużo ludzi żyjąc w stresie mówi, a ja nie potrzebuję snu, 4-5 godzin mi wystarczy, dam radę, przecież już tak żyję wiele lat. No nie do końca tak jest, bo deficyty snu też wyłączają porę przedczołową, lobotomia. No i niestety znowu nie jesteśmy w stanie się skupiać na tym, co ważne, nie jesteśmy w stanie się skupiać na swoim wnętrzu. No i też będzie nam bardzo trudno wyzdrowieć chociażby. Komórki odpornościowe nie działają, komórki NK nie są aktywne. Więc czasem warto zacząć od tych zmian właśnie, trochę więcej się wysypiać, wyregulować rytmy dobowe, chodzić spać o stałych porach, niebieskie światło wieczorem odciąć, czyli nie gapić się w telefon, komputer, telewizor przed samym snem. Plus trochę chociaż próbować zmieniać to żywienie na mniej przetworzone, na bardziej odżywcze i docelowo możemy się zorientować za miesiąc, dwa, okej, już moja odporność jest trochę lepsza, teraz mogę się zająć medytacją chociażby, czy rozwiązywaniem jakichś swoich wewnętrznych konfliktów i tak dalej. Więc to wszystko jest ze sobą bardzo powiązane i tak to działa. Dotknęliśmy bardzo wiele tematów, ja już chciałbym Ci podziękować. Myślę, że drodzy Państwo, Wy znacie mnie i Justynę jako takie osoby, które ja jako lekarz przeszło bardzo wiele nowatorskich terapii, rozwiązań diagnostycznych. Justyna bardzo mówi dużo o suplementacji, o diecie. Przynosimy nowe suplementy, wierzymy, że to jest element takiej dbania o siebie. Jednak te wszystkie rzeczy nie będą miały żadnego sensu, jeżeli nie uda nam się stworzyć nowej kultury, kultury ludzi, którzy dbają o zdrowie i długowieczność. I nasza rozmowa, którą dzisiaj tutaj mamy, jest po to, żeby Was zaprosić. Słuchajcie, stwórzmy nową kulturę, w której rzeczywiście nasze życie będzie przemienione, ale te wszystkie rzeczy, o których mówimy, jak suplementacje, terapie, diety, nabiorą swojego znaczenia i swojego miejsca w tym wszystkim. Dziękujemy za dzisiejszy czas. Myślę, że będzie jeszcze wiele innych tematów na przyszłość.